Dziś w Arkadii odbywa się wielkie wydarzenie, czyli premiera książki Sergiusza Pinkwarta Warto marzyć o 20 latach historii Teatru Roma. Zapraszam Was na relację. Świat się zmienia, dręczy głos sumienia, to w nim jest wieczna pamięć. Opowiedz mi, co tutaj dzisiaj się dzieje? No więc tak, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby świętować wydanie książki z okazji 20-lecia Teatru Roma, Sergiusza Pinkwarta, Warto marzyć. I będziemy prezentować taki program, skrót 20 lat musicalowej Romy. Zaprezentujemy po prostu hity z różnych musicali, które miały miejsce tutaj na tej scenie stołecznej Romy właśnie. Kiedy idzie noc, niesie pustkę i żal, nie wiem czego jest mi brak. Kiedy idzie noc, mam tak cudowne sny. Dzisiaj świętujemy razem z dyrekcją, razem z fanami Teatru Muzycznego Roma, razem z tymi, którzy kochają musical. I z wielkimi artystami. I też z nami, a co? Jasne, tak. Jak długo jesteś w Teatrze Roma? Od 16 roku życia, ale taki mój debiut sceniczny, poważna rola, to była w wieku 18 lat, taniec wampirów Romana Polańskiego. Na castingu był taki moment, kiedy tak poczułem, do tej pory to miejsce było takie dla mnie tajemnicze, niezdobyte, nie wiem jak to powiedzieć, takie jeszcze trochę nie moje. I przyszedł taki moment, że śpiewałem chyba z Zosią Nowakowską duet na castingu właśnie i wszedł dyrektor na scenę i zaczął nas reżyserować już podczas castingu. Już mówi, to weź tutaj, wbiegnij, wiesz, z nią, weź ją za rękę, coś tam. Ja miałem wtedy takie, kurczę, to jest znak, to już czułem wtedy, że jest dużo. Zaczynamy pracę. Że chyba będzie dobrze. I ten duet mi się tak podobał, też ta piosenka strasznie nie obiecuje nic i aż teraz mam takie cielki, mi się zrobiły. Bardzo pozdrawiam mój fanklub tutaj, jeżeli będzie to oglądał, to raz, a dwa, chciałbym powiedzieć, że ten fanklub jest bardzo, bardzo super. Fantazji odrzuć dziś, nieostry kształt. Pierwszy teatr, który po kilku latach tej rozbiegówki stał się jedynym teatrem, który pracuje w takim, a nie innym trybie, że gramy jeden tytuł tak długo, jak widzowie chcą go oglądać. Wiadomo, że każdy kolejny tytuł w Romie wiąże się z ogromną przebudową sceny, z mnóstwem prac, które mają na celu przygotowanie inscenizacji takie czysto techniczne. No, a to jest dopiero początek, to jest dopiero to trzęsienie ziemi, które otwiera u Hitchcocka każdy film. Dwadzieścia lat Teatru Roma w 20 minut wspaniałego przedstawienia, a za chwilę zacznie się wywiad z największą gwiazdą dzisiejszego dnia, czyli Wojciechem Kępczyńskim. Jako, nie wiem, 12-letni chłopiec zobaczyłem na specjalnym pokazie w ambasadzie amerykańskiej musical West Side Story i pomyślałem sobie, że ja to chcę robić i całe moje wykształcenie poszło właśnie w tym kierunku. I muzyka, i taniec, i aktorstwo. Przeważnie każda udana premiera jest dla mnie takim nowonarodzonym dzieckiem, z którego się bardzo, bardzo cieszę. Ale oczywiście były takie chwile w ciągu tych 20 lat, gdzie byłem też niesłychanie wzruszony, choćby wizyta Romana Polańskiego z okazji premiery Tańca Wampirów, czy Andrew Lloyda Webbera z okazji któregoś tam z kolei spektaklu Upiór w operze. Cameron McIntosh był na premierze Miss Saigon. Także no, ja takich ciepłych chwil mam bardzo dużo. Mam też masę takich chwil, gdzie naprawdę stres brał górę. Szachownica, nie przyda z nieba. Słońcu przemieni się i bie. Wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale emocje, które powstały dzisiaj na tej scenie, zostaną z nami na bardzo długo. Ja teraz uciekam po mój własny autograf od Wojciecha Kępczyńskiego. Do zobaczenia. Oprócz aktorów, twórców, największym moim osiągnięciem jesteście Państwo. Nasza wspaniała, cudowna, wierna publiczność, zakochana w musicalach. Bardzo Państwu dziękuję, że jesteście z nami.